Kto ma uszy, niechaj słucha. Dziś Jezus opowiada nam o tym, jak obok pszenicy zły człowiek posiał chwast. Nasz Pan stosuje tak prosty przykład, taki piękny rolniczy obraz, żeby także i nam coś uświadomić. Tymczasem, jaki jest kontekst tej przypowieści? Przypowieść ta opiera się na realnym scenariuszu ze świata rolniczego pierwszego wieku naszej ery. W prawie rzymskim istniała nawet kara za sabotowanie plonów przez zasiewanie chwastu. Chwastem, o którym mówi dzisiaj pan Jezus, jest życica, roślina trująca, której korzenie splątywały się z uprawianym zbożem. Bardzo trudne było usunięcie jej bez uszkadzania zboża. Dlatego gospodarz mówi sługom, by nie wyrywali jeszcze chwastów. No bo razem z nimi mogą wyrwać także i zboże. Chociaż życica mogła zniszczyć plony, to do czegoś się jednak przydaje. Otóż można było ją wykorzystać jako opał. I do tego właśnie nawiązuje dziś gospodarz, gdy mówi sługom, żeby żeńcy zebrali najpierw chwast i powiązali go w snopki na spalenie. Innymi słowy, nawet to, co szkodliwe, może się jeszcze do czegoś przydać. Oczywiście sam Jezus tłumaczy swoim uczniom tę przypowieść, mówi jasno, co miał na myśli, ale jak odnieść to dzisiejsze słowo Boże? do naszego życia. Przypowieść, którą dzisiaj słyszymy, mówi nam wiele o tym, jak Pan Bóg patrzy na każdego człowieka. Bóg zasiewa w nas swoje ziarno i kibicuje temu, co w nas będzie wzrastać, bo my nie jesteśmy mu obojętni. Mało tego, chociaż byśmy czuli się wyobcowani i długo już żyli w jakimś grzechu, to Bóg nie będzie się nas wstydził, ale ciągle będzie zasiewał w nas swoje słowo. Ciągle będzie dawał nam szansę. Będzie jeszcze ciągle o nas walczył. I dopóki żyjemy, i dopóki istnieje świat, w którym żyjemy, mamy szansę na powrót do niego. Święty Izydor z Peluzium zaproponował interpretujące. I dosyć interesujące wyjaśnienie tej przypowieści: powiedział, że grzeszników wyobrażonych przez chwasty nie należy natychmiast deprecjonować, ale należy dać im czas na nawrócenie. jednym z wielkich grzeszników, do których nawiązuje święty Izydor, który właśnie interpretuje tę Ewangelię, jest święty Piotr, apostoł. Bóg nie zemścił się za zaparcie się Piotra, ale przyjął jego palące łzy nawrócenia. Piotr staje się niejako ikoną człowieka o dobrym sercu, ale na jakimś etapie życia pogubionego. Staje się kimś, kto poważnie zwątpił w Jezusową miłość. Ale Jezus go nie skreślił. W końcu Piotr staje się opoką. I punktem odniesienia dla wszystkich apostołów. Piotr w swojej historii jest bardzo realny i tak bardzo podobny do nas. Dlatego ta przypowieść, którą przecież słyszy także i Piotr, jest o każdym i o każdej z nas. Choć może trudno nam jest uznać prawdę, że i nasze serce bywa czasem zachwaszczone. W każdym z nas są trujące ziarna i niepotrzebne chwasty. Tradycja katolicka w bardzo zgrabny sposób ujęła kiedyś wszystkie rodzaje złego ziarna, które rosną w naszych sercach. Pycha, chciwość, nieczystość, łakomstwo, zazdrość, gniew, lenistwo, czyli siedem ziaren zła zasianych w naszych sercach. Są to nasze takie powszednie predyspozycje do złego. Powodują, że nawet jeśli jesteśmy zafascynowani Panem Bogiem, to i tak zło ciągle będzie nam się wydawało jakoś atrakcyjne. Nawet jeśli tysięczny raz postanawiamy poprawę, to musimy liczyć się z tym, że tysięczny pierwszy raz zgrzeszymy. Zbadaj dzisiaj swoje serce. Zobacz, gdzie jest najbardziej Twoja bolesna rana. Taka rana, która sprawia, że mimo swoich starań ciągle popadasz w zło, że ciągle te chwasty zła rosną w Twoim sercu. Co może być tym niechcianym chwastem zasianym przez złego? Jaka główna wada tak często w tym sercu gości? Ta przypowieść i ta cała dzisiejsza Ewangelia ma jeszcze inny wymiar, o którym też mamy pamiętać. Bóg zasiał w tobie i we mnie podobieństwo do siebie samego. Niejednokrotnie o tym nie pamiętamy, bo jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do czarnowictwa i do szukiwania się błędów i wad w sobie samym. Jednak pomimo całego naszego zła, Pomimo naszej marności, pomimo naszej małości, jesteśmy także zdolni do dobra i do służby. Dobro jest ciągle fascynujące, a tej nadziei na wzrost dobra w nas nie może zgasić także żadna porażka. Przypomnij sobie też dzisiaj sytuację, choćby z minionego tygodnia, kiedy bardziej uwierzyłeś dobru, które Bóg w tobie zasiał, niż złu. Co zrobiłeś dobrego i do czego jeszcze jesteś zdolny? Umiej to zobaczyć, nazwać to i za to też Panu Bogu podziękować. Święty brat Albert Chmielowski powiedział kiedyś bardzo piękne zdanie: Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się. Jeśli jest głodny. Bóg dzisiaj przypomina nam o sprawach najważniejszych, bo ostatecznych, dotyczących naszego życia wiecznego. Uczmy się codziennie eliminować z naszego serca chwasty grzechu, a sadzić w to miejsce zboże dobra. Żyjmy tak, jakby jutro miałyby przyjść żniwa. Kto ma uszy, niechaj słucha. Nie byłoby serii Dominikanie na niedzielę bez naszych patronów. Dziękujemy.